Na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów trwają Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie U20 Dywizji 1B. To kolejna międzynarodowa impreza odbywająca się w Bytomiu. No bo to jest jedyny najpiękniejszy obiekt na ten moment w Polsce, w pełni spełniający oczekiwania Światowej Federacji, nowoczesny, no po prostu piękny, no więc no naszym zadaniem jest to, by na taki obiekt ściągać jak najwięcej imprez i jak najwięcej kibiców. Liczymy na więcej takich obiektów w Polsce. Na mistrzostwach zameldowali się Luke Tardif, najważniejsza postać światowego hokeja oraz pierwszy wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie, Petr Briza. I heard about this ice rink because somewhere that's the future generation of ice rink. Good tool for the development, not too big for an investment, but you can organize an international game, international competition. And I know that Bytom is not now at the high level, but that's a good start. I know that they did a lot since so many years. They got the knowledge to organize, and so I'm happy with what I saw as a president of IHF. Turniej odbywający się w Bytomiu to pierwsza impreza hokejowa w Polsce, w której uczestniczą najważniejsze postaci światowego hokeja. Dwóch najważniejszych ludzi w świecie hokeja to na pewno nobilituje. Szczególnie jeśli jeszcze słyszy się tyle komplementów dotyczących obiektu i organizacji. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że zostaliśmy docenieni i w taki pozytywny sposób ocenieni przez ludzi, którzy naprawdę po całym świecie zwiedzają różne obiekty i mają ogromne porównanie, a ja po prostu cieszę się, że przed bytomską publicznością jest właśnie taka impreza.